Siemaneczko! Jak wiecie, ja jestem Zafira LPS TV, a dzisiaj postanowiłam nagrać jakiś fajny challenge, ponieważ na Facebooku zrobiłam głosowanie, co chcielibyście na 40 tysięcy subskrypcji jako special. No i dużo oczywiście zagłosowało na 40 faktów o mnie. Mimo tego w komentarzach znalazłam bardzo fajną propozycję, która okropnie mi się spodobała, czyli aby wykonać angielski challenge One Take LPS Challenge. Tak też postanowiłam, że dzisiaj wykonamy oby challenge. Zapraszam do oglądania! Jak widzicie, w jednym wielkim pudle umieściłam różne figurki LPS-ów. Teraz zamknę oczy i będę je losować. I tak, obiecuję, mam zamknięte oczy. Po prostu nie mam wam jak to pokazać, tak? A pet shopy, które wylosowałam, to ten Ruś lub tak zwana Iwona, jak to woli, z serialu Świat Zbycha. Taki śliczny ptaszek z shoppingu oraz babcia Władzia, to że jeszcze Zbycha nie wylosowałam, tak wrzuciłam Zbycha. Okej, to teraz wylosuję trzy dodatki, które będą towarzyszyły mi w nagrywaniu pięknego sketchu. A owe trzy dodatki, które wylosowałam, to takie okulary ogórkowe, jakby tą piękną reklamówkę i ser. No nie powiem, ciekawy zestaw, więc... A więc czas nagrać moje dzieło życia! I tak, by the way, sam filmik będzie trwał 2 minuty. No bo też nie chcę, żeby był jakiś długi i nie może być cięć, i to jest najgorsze. Dzień dobry, dzień dobry! Sprzedaję różne jedzenia i sery. Dzień dobry! Jestem babcia Władzia i przyszłam kupić dla mojej córki ser. O, dzień dobry! No, mamy właśnie tu swojski ser. Bardzo, bardzo smaczny i do jedzenia. O, to wyśmienicie! A ile kosztuje taki ser? Owy ser kosztuje... Kosztuje 10 zł. Bardzo tani ser, prosto od krowy. No proszę pani, ja nie będę jadła sera od krowy. Kurwa. No proszę pani, co to za ser? Ja w Biedronce mam taniej, bo w Biedronce sprzedają takie sery za 4 zł. Ależ proszę pani, mamy tu jeszcze piękne okulary, takie wyjątkowe, bo można je założyć na swoje oczodoły i udawać, że jest się niezrównoważonym psychicznie. O, proszę pani, w tym waszym targowisku to już nic nie ma, chodź moja córeczko. Babciu, ale ja chcę ten ser zjeść! Iwonko, nie będziesz jadła żadnego sera. Ser nie jest dla ptaków. Ale ja chcę ser! Kupimy w Biedronce, chodź, dostaniesz jeszcze świeżaka. Dostanę świeżaka? Tak, tak. Ale proszę pani, my dajemy tutaj takie zabawki fajne. Znaczy, takie fajne zabawki. Naprawdę bardzo fajne zabawki! Może pani dostać za darmo siatkę gratis! Ale promocja, proszę pani! To ja biorę taką siatkę i taki ser. To ja ile zapłacę? A no pani zapłaci 12 zł. Mam nadzieję, że to nie jest zbytnio dużo. No proszę tutaj 12 zł, które są niewidzialne. Chodź córuś, weźmiemy nasz ser i naszą tą. A w sumie no niech pani jeszcze odda tą to, o. Uciekamy córuś. No proszę pani, czemu pani mi wszystko zabrała? To było straszne. To był po prostu najlepszy sketch ever. Ta ostrość nie ruszała mi. I to już koniec naszego zabawnego i dość dziwnego i nietypowego sketchu, który niestety nie mógł mieć cięć. Do nowego challenge'u nominuję Pamwe LPS, Loris LPS, The Music LPS,
oraz wszystkie inne osoby, które chcą to zrobić, ale mam nadzieję, że te 3 osobki, które zaznaczyłam, na pewno zrobią owy tag. Challenge. To już na tyle z tego challenge'u. Mam nadzieję, że wam się podobał. I ja się z wami żegnam. Pa, pa!